Thank you very much. Happy Sabbath. Dziękuję za zaproszenie. Życzę Wam miłego sabbatu. Przywożę Wam pozdrowienia z norweskiego Bergen. Wydaje mi się, że jest mniej więcej tej samej wielkości kościół, jak w, w tamtym, jak u Was. And we have lots of members from the church, Bergen Church with us today. And that helps me feel at home. So. Uh, więc się tutaj jak w domu. Thank you. Dziękuję. I, um, I also bring you greetings from uh, Southwestern Adventist University. Przywożę Wam również pozdrowienia z Uniwersytetu ze Stanów Zjednoczonych. Moja żona rozpoczęła prowadzenie wykładów na tym uniwersytecie w lipcu. I tak wygląda, że ja też będę musiał się przeprowadzić do Stanów Zjednoczonych, żeby być ze swoją żoną. But God Bóg jest dobrym Bogiem i cieszę się, że być, możemy być dzisiaj tutaj z wami. Skłonimy czoła do modlitwy. Niebiański ojcze, dziękujemy Ci za Biblię. Dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, którego objawiasz w swoim słowie. And thank you for the Holy Spirit, who guides us know Jesus Christ. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego, który wprowadza nas w poznanie Jezusa Chrystusa. Give nas Duchem Świętym, abyśmy dziś mogli ujrzeć Jezusa. W Jego imieniu proszę. Amen. Rozpocząłem pracę w nowym zborze. I just moved into my second district. Prowadziłem się do drugiego okręgu. Czyli nie była to dla mnie nowość, to, był już, to, to była już druga placówka, w której byłem. Pamiętam, że wszedłem do Kościoła i pozdrawiałem wyznawców. I it's bardzo dobre, to be a new pastor in a new to rzecz dobra, gdy się jest nowym pastorem w nowym zboże. So Bo wszyscy są szczęśliwi. Are no problems. Nie ma problemów. We are just happy to have a new pastor. Wszyscy się cieszą, że mają nowego pastora. It's all smiles. Wszyscy się uśmiechają. And I'm greeting members. Więc witam się z wyznawcami. And they greet me back. I oni też mnie serdecznie witają. And we're all so glad to be together. No i cieszymy się swoją obecnością. I notice on the back bench, ale zauważyłem, że w tylnej, na tylnej ławie There a who seem to share siedziała pewna osoba, która niezbyt tryskała entuzjazmem. Ale pomyślałem, że też podzielę się swoim entuzjazmem i z tym bratem. And he looked at me, he shook my hand and says, "What are you doing here?" Podszedł, spojrzał na mnie, uścisnął dłoni i powiedział, A ty co tutaj robisz? Dość dziwne pytanie. No, jestem pastorem tutaj, w tym zborze. No więc on znowu zapytał, ale co tutaj robisz? Nie wiedziałem, co powiedzieć. Pomyślałem, że jeśli powiem, że jestem pastorem, no to już będzie rozumiał samo przez się, o co chodzi. Ale ta odpowiedź nie była dla niego wystarczająca. Dlaczego tutaj jesteś? I pomyślałem o tym pytaniu. Nie tylko, dlaczego jestem At that time, but why I am here? Nie tylko fizycznie w tym momencie, w tym miejscu, ale dlaczego w ogóle jestem tutaj. Po co jestem tutaj? Why are we here? Dlaczego my why tutaj are you, jesteśmy. Why are you here? Dlaczego wy tu jesteście? I mean, maybe you live Być może mieszkacie gdzieś w pobliżu. I, I none of you are here by Zakładam, że nikt z Was nie jest tutaj przypadkiem. Jeśli ktoś uczęszcza do kościoła w niedzielę, no to niezależnie od tego, czy jest luteraninem, czy Wyznawcą, czy Zielonoświątkowcem, udaje się do kościoła i może się znaleźć w jakimś kościele przypadkiem. But, but why are you here? Ale wy, dlaczego tutaj jesteście? Because your parents went here? Czy dlatego, że rodzice też tutaj się, też tutaj uczęszczali? Because it's nice here. Bo jest miła atmosfera. You like the environment? E, piękne otoczenie. Maybe you have nothing else to do on a Saturday morning. A może nic nie macie do roboty w sobotnie przedpołudnie? Probably none of those answers are your answer. E, mam nadzieję, że żadna z tych odpowiedzi nie jest waszą odpowiedzią. But why are we here? Po co tutaj jesteśmy? Jako kościół, jako zbór adwentystyczny, jaki jest nasz cel w tym miejscu? Po co nam zbory? Ktoś powiedział mi, że Kościół wczesnochrześcijański gromadził się po domach, w małych grupach. A my lubimy duże kościoły. Is that ok? Czy to w porządku? Why do we have the church? Dlaczego mamy kościół? Do we need the church? Czy w ogóle jest nam potrzebny? Is the church Czy to jest y, koncepcja biblijna? Yes? Tak. Yes? Tak. Oh, it's biblical. No, tak, tak. It's jest biblical. Biblijna. Ma biblijne podstawy. Acts chapter six. Szósty rozdział dziejów apostolskich. Gdy Ewangelia rozprzestrzeniała się po świecie, more people came to, uh, to hear the gospel, coraz więcej ludzi słyszało dobrą nowinę. Zdali sobie sprawę, że są pewne praktyczne rzeczy do zrobienia, abyśmy mogli tworzyć wspólnotę. I Dlatego postanowili się zorganizować. Aby nasza służba na rzecz drugiego człowieka była bardziej efektywna. I tak mówi Pismo Święte. Stworzyli organizację, aby służyć w sposób bardziej efektywny. Ale jaki jest cel tej posługi? We talk a lot about church Wiele mówimy o wzroście, o rozwoju kościoła. You talk about in Czy w Polsce też mówicie o tym? Is the in Czy kościół się rozwija? Is it? Well, to a że macie dzieci, więc ten naturalny rozwój e, w, się e, dokonuje. Ja mam pewne doświadczenia w tej pracy właśnie nad wzrostem kościoła. In, in America, in the US. W Stanach Zjednoczonych przez 12 lat. To była moja działka. Wykonywaliśmy wiele pracy ewangelizacyjnej. Wiele chrztów. To było bardzo ekscytujące. Powstawały kościoły. Udaliśmy się do Norwegii. Tam też ewangelizowaliśmy. I też kościół się rozwijał. Amen. Amen. This is good. To jest dobre. Yes, in Bergen the church is growing. w Bergen kościoły się rozwija. Yes, Bergen? To prawda? Yes, yes, yes. This is good. It's growing, but is that its purpose to grow the church? Ale pytanie czy taki jest nasz cel, rozwój kościoła? I remember in El Paso. Pamiętam w El Paso. El Paso, Texas? W stanie Texas? Yes. Byłem tam pastorem przez cztery lata. Zbór się rozwijał i później coś się stało. Zapełnił się budynek kościelny i nie było już żadnych wolnych miejsc. I wtedy coś się stało w tym zborze, gdy wszystkie miejsca już były zapełnione. Pragnienie ewangelizowania, jakby um, poziom tego pragnienia opadł. Po co ten zbór ma się rozwijać? Przecież już nie ma miejsca, żeby się rozwijał. It's full. Jest wszystko zapełnione, wszystkie krzesła zapełnione. Which made me think. Well, then church growth is not our Doszedłem wtedy do wniosku, że sam rozwój kościoła nie jest naszym celem. Bo jeśli wszystko, na czym się skupiamy, to zapełnienie kościoła, then we're done. No to mamy sprawę załatwioną. We're done here. E, tutaj prawie też. Full. Jest pełny. Right? Say, well, still a seat no, ktoś powie, że jeszcze parę miejsc zostało. Uh, dla tych, którzy studiowali e, rozwój kościoła wiedzą, że ci, którzy studiowali, wiedzą, że 80% zapełnienia sali to już jest pełny kościół. But to To nie jest nasz nadrzędny cel, e, samo, e, sam rozwój Kościoła. In Matthew 24, the 24th, uh, the 14th verse, the Bible tells us what our purpose is. Czytamy, And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. I będzie głoszona ta ewangelia o królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. As we want the end to come. E, jako adwentyści wyczekujemy końca, końca uh, czasu. We just had the in San Antonio, e, niedawno skończyła się generalna konferencja w San Antonio. I all they could talk about in the meetings is we hope there is no general conference in five years but that we are all With Jesus in heaven. I cały czas słyszały się głosy, oby to była ostatnia generalna konferencja, abyśmy mogli się już następnym razem spotkać z Jezusem w jego królestwie. Czy to jest również wasza nadzieja? As my hope. Tak jak moja? Może nawet nie rok i już nadchodzi koniec czasu. Well, that's in your hands. A, to wszystko jest w naszych dłoniach. Biblia mówi, że Ewangelia będzie głoszona Wszystkim narodom I wtedy nadejdzie koniec A więc jeśli chcemy, aby koniec nadszedł Głośmy Ewangelię Dzielmy się dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie Amen Yes. Somebody says, "Well, we've preached the gospel in this area. no ktoś może powiedzieć, głosimy tutaj ewangelię? No, we haven't? No chyba raczej nie. We have done a little, e, Jakąś odrobinę pracy wykonaliśmy. But I can almost guarantee you if I go two blocks from here and ask them if they have heard about Jesus Christ, Mogę Wam prawie zagwarantować, że gdy udam się dwie przecznice stąd i zapytam kogoś, czy słyszał o Jezusie Chrystusie, to może powiedzieć, że chyba nie za bardzo. Is that, would you think that's right? Czy myślicie, że coś takiego mogłoby mieć miejsce? wszyscy adwentyści dookoła są? Yes. Mieszkają tutaj? Powiedzmy dwa kilometry stąd. Czy znajdę ludzi, którzy o Jezusie nie słyszeLI? Please do some. Yes. Are we done? Are we finished? Tak, czy już jest praca wykonana? skończone? No nie może być jeszcze wszystko e, skończone. Because Jesus is not here. Bo Jezus nie jest z nami. The koniec nie nastąpił. So we're not finished. Więc jeszcze nie wszystko zrobione. Right? Prawda? Prawda. Yeah. See, very good. Nasza misja polega na głoszeniu Jezusa i jego Ewangelii. Go out with the Bible. Wyjdźcie na zewnątrz z Bibliami. Romans 10, 17 says, w liście do Rzymian 10:17 czytamy. Faith comes from hearing, że wiara przychodzi ze słuchania. And from the word of a słuchanie przez słowo chrystusowe. A więc wychodząc do ludzi ze słowem Bożym, we share the gospel dzieląc się Ewangelią, gdy czynimy to, Bóg spowoduje, że wiara w ludziach będzie wzrastać. To jest takie proste. Proste? Just one observation that I have seen. Jeszcze pewne spostrzeżenie. Where our church grows the is where we have the most one -on -one Bible going. Kościół rozwija się najbardziej w tych miejscach, gdzie prowadzone są e, lekcje biblijne, rozważania biblijne e, jeden na jednego, w dwójkach, dwie osoby studiują Pismo. It's not about a great pastor nie chodzi tu o jakiegoś wspaniałego mówcę, good e, wielkiego pastora, about big, expensive evangelistic meetings. E, jakieś wspaniałe, bardzo e, kosztowne spotkania ewangelizacyjne. These are all good, One są wszystkie dobre, but not necessary. ale niekonieczne. Church growth and growing God's kingdom is... Directly related to how many personal Bible studies is going on. Rozwój Kościoła i Królestwa Bożego jest wprost proporcjonalny do tego, ile udziela się osobistych lekcji biblijnych. More personal Bible studies? Więcej takich lekcji biblijnych. More growth. Więcej wzrostu. Less Bible studies? Mniej rozważań biblijnych. Less growth. Mniejszy wzrost. Simple. Prosta zasada. Right? Zapytałem pewnego wyznawcę z Malawii, gdzie Kościół rozwija się fenomenalnie. I zapytałem jako niepastor, ile lekcji biblijnych masz w tygodniu. Bo on powiedział: Jestem urodzony. Powiedział, no so ja jestem akurat starszym zboru, więc mam 25 do 30 lekcji biblijnych tygodniowo. Ale taki, powiedzmy, zwykły, to ma między 8 a 15. Czy tak jest również tutaj? Ile każdego tygodnia udzielacie lekcji biblijnych? When I find in the Western world, w Świecie Zachodu większość wyznawców nie angażuje się w dzielenie Ewangelii, w Even in Nawet w Bergen, które się rozwija, jest naprawdę garstka osób, które udzielają jednej lekcji biblijnej tygodniowo. Little Bible study. Niewiele studium biblijnego, little growth, niewielki wzrost. Czy wyobrażacie sobie, co by się stało, gdybyśmy jedną lub dwie osoby każdego tygodnia znaleźli do udzielenia lekcji biblijnych, z studium good? Biblii? Czy byłoby to dobre? We have Czy byłby rozwój? Do people have Bible studies, private Bible studies here? Yes. Yes. Everybody has one? Czy każdy przynajmniej jedno? OK, it's, uh, don't ask questions like this. Dangerous questions. Dangerous questions. We talk about the Adventist Church being the remnant, God's last remnant before He comes again. Mówimy, że Kościół Adwentystów jest Kościółem Odstatków przed powtórnym przyjściem Jezusa. What makes us the remnant? Co czyni nas resztką? Is it our beliefs? Czy to nasze zasady wiary? maybe a little bit po But części tak what is it that makes anything anything a, this is very hard Co, co stanowi o tożsamości e, jakiejś rzeczy albo człowieka co sprawia że coś jest czymś what makes a dentist a dentist co co czyni dentystę dentystą right Is it that he has gone to school and learned about dentistry? Czy tylko to, że był na akademii medycznej i nauczył się czegoś o, o stomatologii? Does that make him a dentist? Czy to czyni go dentystą? The work that he does. Huh? The work that he does. In word, but he's not a dentist if he's not practicing. That's right. Czyli wykształcenie plus, plus e, praktyka lekarska. That's right. so it's what we do that defines who we are. A zatem nasze działania y, świadczą o naszej tożsamości. Right? So what do we do? Zatem co robimy? We are God's people on earth. Jesteśmy Bożym ludem na ziemi. Bóg zlecił nam misję. 2818-20. W 28 rozdziale Ewangelii Mateusza w wierszach od 18 do 20 czytamy.: words Słowa, które bardzo dobrze znamy. know the text Znacie te teksty. And for those who like grammar, a dla tych, którzy lubią dyskusję o gramatyce. When Jesus goes out and He says, uh, To me has been given all power in heaven and earth, and then He starts the Gospel commission. How many verbs do you find in the Gospel komision? Gdy Jezus rozpoczyna, e, udziela zlecenia ewangelicznego i mówi: Dana mi jest wszelka moc na niebi i na ziemi. Ile czasowników w tym fragmencie używa? How many verb. Ilu czasowników używa? Go therefore, Idźcie tedy make disciples of all nations, i czyńcie uczniami wszystkie narody, czcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, them to all that I have you. ucząc je przestrzegać wszystkiego, co Wam przekazałem. Four verbs, right? Cztery czasowniki. I wtedy Jezus mówi, że będę z Wami aż do skończenia czasu. Four verbs. Cztery czasowniki. Which one is the verb? Który czasownik jest czasownikiem polecenia? Trzy z nich to e, imię słowy, at least in the przynajmniej language. w języku oryginalnym. Imię słowy to wyrazy, które po angielsku przynajmniej kończą się na ing. Yeah. Walking, dancing, singing. Chodzenie, chodząc, przepraszam chodząc, these are, śpiewając. These are you do for a to są rzeczy, które czynimy w jakimś celu. So you have, uh, you have three, uh, here. Mamy więc tutaj trzy imię słowy. nich były łatwe, teaching and baptizing. Dwa są łatwe, nau nauczając i chrzcząc. But where is the command? There's only one of these verbs that is the imperative, the command in Jesus' words. Ale gdzie jest polecenie? Jest tylko jeden. Um, imperatyw. And, and the, the hard part In both English and Norwegian is that the word to go is in English and in Norwegian. In the Zarówno w angielskim, jak i w, w norweskim, właśnie ten wyraz "idź", "idźcie" jest w trybie rozkazującym. Ale dla Jezusa to nie jest. In fact, in the original language, "as you go" W oryginale czytamy, że gdy idziecie, gdy będziecie szli, The command is a word that we don't even have in Norwegian or English, which we have to put two words together that says make disciples. W języku angielskim i w norweskim nie mamy w ogóle tego wyrazu w trybie rozkazującym. Musimy dwa wyrazy złączyć. Czyncie uczniami? To jest ten tryb rozkazujący. We are to make mamy czynić innych uczniami Jezusa followers of Jesus Christ. naśladowcami Jezusa Chrystusa naszym zadaniem jako uczniów jest czynienie innych ludzi uczniami just like studiujemy Pismo Święte w domu You come to church every Sabbath. E, przychodzimy do zborów sobotę you have worships with your children e, Prowadzimy nabożeństwa z dziećmi. You follow the Bible as much as you can. staracie się jak najbardziej podążać za tym co mówi Biblia You eat the right things e, Jemy to co właściwe. You give you tithes and offerings. Ojemy dziesięcinę i dary. Well now the Bible says now go make other people to do exactly that. Biblia mówi idźcie i innych ludzi uczcie tego samego. Make followers. Czyńcie innych naśladowcami Jezusa Chrystusa. Co to znaczy być uczniem? To znaczy również czynić innych uczniami. W pewnym sensie dokonywać reprodukcji samego siebie. Nie dlatego, że jesteście najlepsi, ale wystarczająco dobrzy. right? Prawda? Jezus was kocha. You Jesus in your life? przyjęliście go do swojego życia? No to dobrze. Now go make other people like that. I teraz czyńcie innych ludzi podobnymi. That's what is. Na tym polega uczniostwo. Oh, but I need to learn more. Ale myślimy, że musimy się czegoś I don't, więcej nauczyć. I don't know enough. bo nie wiemy wystarczająco dużo. I'm not good with the words and e, niezbyt dobrze się wysławiam. Yes you are. Bo mówi, że dobrze się wysłanieś. Don't put up all these objections. Nie wymyślaj różnych wymówek. Many people in the Bible made objections. Wielu ludzi w Biblii czyniło jakieś wymówki. And God just embarrassed them. I Bóg ich wprowadził w zakłopotanie. So don't make objections. Więc nie wzbraniajcie się. Just go and do. Idźcie i czyncie to sumo. God will be with you. Bo Bóg będzie z wami. Even if like we heard in the Sabbath school today, Uh, if you do it in a wrong manner. Nawet jeśli czynimy to w zły sposób, tak jak uczyliśmy się w szkole sobotniej. Like like Jonah? Na przykładzie Jonasza. You're die. Umrzecie! Za 40, 40 dni w ogóle was tu nie będzie. Whole city I całe miasto się nawróciło. I would never like that. I ja nigdy bym się nie never. odważył czegoś takiego głosić. It's to jest okropne przesłanie. Ale to Bóg jest tym, który zarządza dziełem. To on przynosi owoce w życiu ludzi. jeśli chcesz rozwijać się jako chrześcijanin, Idź i dokonuj reprodukcji kolejnych uczniów. Czyń innych ludzi naśladowcami Chrystusa. To jest nasz nadrzędny cel: To jest de facto wszystko, co mamy czynić. Go i zwiastujcie Jezusa. To wszystko. Jeśli każdy i każda z nas mogłaby, mógłby mogłaby dotrzeć do jednej osoby dla Chrystusa, We building next. Na, w następnym roku potrzebowalibyśmy nowego budynku right? prawda yes and if we all set our goal to reach one soul every year I jeśli podjęlibyśmy zobowiązania aby dotrzeć do jednej osoby każdego roku in about five years Jesus will come again za pięć lat jezus powróciłby na ziemię right takie simple Ta, to takie proste it's. Simple. Takie proste scary, ale przerażające Jesus jednak Jezus powiedział: będę z wami Ja chcę chodzić i działać z Jezusem chcę być z jezusem Kiedy powróci? no e, ale on chce być również teraz z tobą. Idź więc i czyń innych ludzi uczniami Jezusa. I jak, gdy to czynisz, gdy nauczasz, gdy chrzcisz, ja będę z Tobą przez cały czas. Jeśli chcesz rozwijać się jako chrześcijanin, musisz zwiastować Jezusa. Dzielić się Ewangelią to ważne, aby rozumieć. na ostatniej generalnej konferencji rozważaliśmy bardzo głęboko. niestety kwestię ordynacji kobiet? no, not women's ordination, about whether or not divisions, Could settle the matter on no, może own. nawet nie ordynacja kobiet, ale czy wydziały, poszczególne wydziały mogą decydować w kwestii ordynacji kobiet? Inna rzecz, o której mieliśmy dyskutować, ale po prostu tak przemknęła, jak. Jak wiatr, co było dla mnie bardzo zniechęcające. Tym razem drastycznie został zmieniony, zostało zmienione prawo zborowe. Wiedzieliście o tym? Ilu wiedziało? Ilu o tym wie? Bardzo poważne zmiany zostały wprowadzone, które wpływają na was w lokalnych zborach. The word evangelism was almost eradicated from the church manual. Ewangelizacja praktycznie przestało istnieć w prawie zborowym. Did you know that? Wiedzieliście o tym? No discussion. Bez dyskusji. No discussion. Bez dyskusji. Instead they replaced the word discipleship. Zamiast ewangelizacji wprowadzono słowo uczniostwo. Do you agree with that? Zgadzacie się na taką zmianę? Big discussion on women's ordination. Wielka dyskusja, e, burzliwa dyskusja o ordynacji kobiet. Gdzie jest mowa e, o ordynacji kobiet w Piśmie Świętym? Nigdzie. Nie ma tego w Biblii, ale wielka dyskusja.

jeśli rozumiemy co to jest uczniostwo Most people don't know what discipleship większość niestety tego nie rozumie Czy Wy wiecie co mam na myśli gdy mówię uczniostwo well, hopefully now you do. No mam nadzieję, że teraz już tak na stronie 124. Of our Prawa zborowego w oryginale czytamy, że główną troską Rady Zboru powinno być wdrożenie planu aktywnego uczniostwa. Zgadzam się, że to ważne, bo w uczniostwie mieści się pojęcie ewangelizacji. Na szczęście, nie wszystkie przypadki ewangelizacji zostały usunięte. Więc jeszcze coś zostało. Ale w wielu miejscach zostały zastąpione te słowa słowem uczniostwo. W porządku. Jeśli wiemy, na czym polega to uczniostwo. People have asked me, how can I grow as a Christian? Ludzie pytają mnie, jak mogę wzrastać jako chrześcijanin. Jedyny sposób rozwoju to zwiastowanie Ewangelii. It's the only way to grow. Jedyny, jedyny It will sposób. Strengthen your faith. Bo On wzmacnia Twoją wiarę. It will give you with Jesus Daje Ci doświadczenie z Jezusem Chrystusem. It will the word in your mind. Utwierdzi Słowo Boże w Twoim umyśle. Because the best way to learn is to teach. Bo najlepszym sposobem uczenia się jest uczenie innych. Do have any here? Mamy tutaj jakichś nauczycieli? Am I right? Prawda? Zgadzacie się ze mną, że najlepszy sposób uczenia się jest uczenie innych? Yes. Paul us, Christ. Apostoł Paweł zachęca: zwiastujcie Chrystusa. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, dwudziesty trzeci wiersz. 123. We preach Christ crucified a stumbling block to Jews and a folly to gentles, but those who are called both Jews and Greeks Christ, the power of God, and the wisdom of God. My zwiastujemy Chrystusa Ukrzyżowanego, dla Żydów w prawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. What are you doing here? Co tutaj robicie? Nazywamy to spotkanie nabożeństwem. idziemy na nabożeństwo. Po, po, angielsku, to nie, no, I have to po angielsku to jest y, służba czy posługa kościelna. We have the, in, in Norway, we say the same thing. We go to Gutschenest, to church service. That means the meeting on Saturday morning. Tak nazywamy spotkanie wiernych uh, w. Uh, Sunday morning? Saturday morning. morning. Did Saturday morning. I say so, Sunday? So, I don't know, maybe you didn't. Uh, w, sobotnie, w sobotni poranek. Saturday morning. Do we serve God here? Czy my tu służymy Bogu? My contention is that we serve ourselves here. Tak mi się wydaje, że niestety służymy najczęściej sobie. "We come to church to be filled up." Przychodzimy do kościoła, aby podnieść się na duchu. "We come to church to be strengthened, aby wzmocnić się. "We come to church to be encouraged." Ab otrzymać zachętę, but are we serving God, ale czy służymy tutaj Bogu? I hold that our church service is everything we do from the time we leave. Wydaje mi się, że właśnie to, tym nabożeństwem jest wszystko, co czynimy od momentu, kiedy stąd wychodzimy do momentu kiedy wracamy za tydzień. Serving God in our community. Służenie Bogu w naszej społeczności. Serving God in our workplace. Służenie Bogu w miejscu pracy. Serving God in our family. Służenie Bogu w naszych rodzinach everywhere we go we make disciples. Gdziekolwiek idziemy, czynimy innych uczniianów. Naśladowcami Jezusa Chrystusa. Czy to są małe dzieci? Również się szkolimy, aby były uczniami. Czy to samo możemy uczynić dla naszych kolegów, znajomych? Dla fryzjera? Czy dentysty? Lekarza? Dla kogoś, kto sprzedaje w sklepie spożywczym. Jeśli poprosicie Boga, aby wskazał wam jedną osobę, którą możecie służyć, To mogę was zapewnić, że już nigdy nie będziecie bezczynni. Albo zawsze będziecie czynni. Zajęci. Zwiastujemy Jezusa. Zwiastujmy ewangelię. Po to tutaj jesteśmy. Dzielmy się Jezusem z innymi ludźmi. Jeśli jeszcze nie jesteś pewien czy pewna, że jesteś uczniem Jezusa, to oddaj mu swoje życie. To jest najlepszy wybór, jaki możesz dokonać. Czy wierzysz w to?